Cześć kochani, witajcie na kanale PoFilozofujmy. Dzisiaj spotykamy się tak troszeczkę na szybko, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Filozofii. Światowy Dzień Filozofii został ustanowiony przez UNESCO w roku 2005 jako trzeci czwartek każdego, li, każdego listopada. W 2002 roku UNESCO właśnie zaproponowało, żeby corocznie ob obchodzić Święto Filozofii. Natomiast w 2005 roku data została finalnie ustanowiona na trzeci czwartek każdego listopada. Tego dnia na całym świecie odbywają się różnorodne sympozje, wykłady, wydarzenia akademickie dla młodych. Także jest to wielkie święto filozofii. I w związku właśnie z tym wydarzeniem chciałbym każdemu z was życzyć przede wszystkim, żeby każdy wasz dzień był przepełniony refleksją, żeby zgłębianie filozofii dawało wam mnóstwo radości i mnóstwo też wglądów w samego siebie i we ludzi, których was otaczają. Filozofia jest przepiękną nauką i przede wszystkim przepiękną przygodą umysłową. Więc chciałbym życzyć każdemu z Wam odwagi do wejścia właśnie na tę drogę, na tę piękną drogę. Życzę też przede wszystkim każdemu Was chęci do zgłębiania filozofii, w tym i do oglądania moich materiałów. I to tyle. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Filozofii. Zgłębiajcie filozofię, poznawajcie siebie, poznawajcie filozofię, gdyż jest to fantastyczna sprawa. Trzymajcie się, słyszymy się już w weekend, a widzimy się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.